Siemano, witajcie tutaj Wojan i dzisiaj pojawiło się coś dziwnego na Wojanowicach, dlatego postanowiłem od razu włączyć nagrywanie, jak to tylko zobaczyłem. Spójrzcie, jest tu jakiś dziwny, podejrzany przycisk. Oczywiście zielono-czarne kolory, już wiemy kogo to jest. Jest to hakera przycisk, hakera. Więc pierwsze co od razu sprawdziłem, dokąd ten przycisk może prowadzić. I jest ciekawie, ponieważ donikąd on nie prowadzi. Spójrzcie, nie ma tutaj żadnego mechanizmu, możemy tam nawet zejść na dół, żebyście zobaczyli, pa. Nie ma tu nic tutaj nie ma, nic. Tutaj jakieś skrzyneczki, ale to są jakieś stare skrzynie, nawet nie wiem od czego one są. Jak wy wiecie, to możecie dać mi znać na dole w komentarzach. Tutaj mamy jakieś, ojejku, co jest grane, skąd zombie ma taki kozacki miecz? Dobra, nieważne, może ja po prostu stąd już pójdę. Tak, wychodzimy stąd i słuchajcie, boję się klikać tego przycisku. On pewnie jest jakiś podejrzany. Więc pierwsze co, to pójdziemy oczywiście do Noobka, do Paliona i sprawdzimy, o co tutaj chodzi. Na początku pójdziemy do Noobka, żeby zobaczyć, co jest grane. O, patrzcie, ja tam widzę tego małego, małego dzbanika Noobano. Elo, elo, i wcale nie przepraszam na mego. Za co? Elo. Za co przepraszasz? Nie przepraszam, śpiewam se. Aha, a czemu miałbyś przepraszać za coś? No to piosenka, no są różne piosenki, co? Noobek, jak się czujesz? Ja wiem, że jest ciężko! Humorgituwa, humor na plus, humorgituwa, panie hakera już! O, podoba mi się to, podoba mi się to! Zrobię pułapkę na hakera, patrz! Dobre, 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 dobry pomysł, stary, dobra, chodź, chodź, idziemy? A czekaj, bo teraz nie... sam padłeś tam pułapkę, co za debil! Pomogę ci potem zrobić pułapki w moim domu? Spoko, będzie ogarnięto, Noobano. Słuchajcie, Noobek jest w dobrym nastroju, co nie, Noobek? Gitowa humor. Gitowa, humor, gitowa, więc lecimy widzowie. Nie nawalać tego małego. Tylko nie mam dobrej informacji dla ciebie, Noobano. Ta. Ponieważ dostaliśmy jakiś dziwny przycisk. Bardzo dziwny przycisk i chciałbym go sprawdzić. Nie, od hakera prawdopodobnie. Od hakera. Ta. Nie klikaj go jeszcze, nie klikaj. Pójdziemy jasna, po Paliona. Jasna. Nawet mi się nie marzy kliknąć go. Ja ciekawe, też. Jakbym kliknął, co by. Nie, chcę, nie, stary, możesz, nie możesz, nie możesz. A jak to będzie stare wybuchnięcie, czy coś? Nie mam pojęcia, jeżeli to będzie jakaś bomba, która zdetonuje całe wojny. Nie. Idziemy po Paliona i spaliona to sprawdzimy. Dobra, spaliona. Dobra, gdzie jest Paliona? Tak. U siebie, tak. Prawdopodobnie u siebie. Słuchajcie, widzowie, oczywiście zapraszam do sklepu wojanshop.pl. Do każdego zamówienia dostajecie zdjęcie za autografem. Ej, chwileczka, nie ma tutaj autografu, więc już podpisujemy Wojan Team! Mamy autograf właśnie dla kogoś z was. Każde zamówienie dostaje takie zdjęcie z autografem totalnie za darmo, więc zapraszam. Pierwsza linia w opisie. Na Wojanshop są naprawdę bardzo fajne rzeczy. Szaliki zimowe, czapki zimowe, zestawy zimowe, poduszki z Wojanowicami, więc będą wam się fajne Wojanowice śniły na pewno do spania. Okej, Noobek, idziemy do Paliona. Mam nadzieję, że Palionara tutaj jest i już... O! Strzelał we mnie, przecież jestem debil. Czemu strzelałeś Palion w Noobka? Czy ty ciebie opętał haker? No przepraszam, nie musiałem. Daj mi jedzenie, rozumiem. Bo... Cześć, nie mam co dojeść. Trzymaj. Nie mam co dojeść. Co dojeść? Słuchaj, Palion, widziałeś to, co się tam pojawiło na Wojanowicach? Gdzie? Taki przycisk? Jest tam taki przycisk. Jaki przycisk? Ja widziałem, patrz, to. Co? Czekaj, ja gdzie? Ja taką tablicę mi zrobił. Aaa. Ja właśnie to widziałem, tą podejrzaną tablicę. Dziękuję za koniec. Stary, okay. Wiesz co musiałem zrobić? Tam jak tam, gdzie haker powstał, musiałem tam konie mu zrzucić, bo chciał konie. Co jest gra? Ale bardzo podobną... Podobną tablicę mam w sumie, podobną. Tam na środku. Pokaż, o jaki przycisk chodzi. Zobacz, zobacz, tam jest taka tablica właśnie z przyciskiem. I się bałem to klikać samemu, więc wiecie co? Klikniemy to razem. Klikniemy ale to ej, razem. Ej, czekajcie, bo jest... A mi tam... A ja też jest noc. Dobra. Jest trzecia w nocy to. O nie, jest trzecia w nocy. Trzecia w nocy. Nie można tego klikać w przycisku. Dobra, nie, ale spokojnie, jest luz. Na szczęście jak to nagrywam, nie ma trzeciej w nocy, więc możemy to kliknąć. Dawajcie na 3-4 to klikniemy i zobaczymy, co to takiego będzie. Ja nie klikam, może... Dobra, dawaj to, dawaj. Razem, razem, razem. Dobra. 3, 4 i ry! Ho, wróciłem. To tylko kwestia czasu, kiedy się ucieleśnię, czyli powstanę ponownie. Ej, haker to był... To był głos hakera, ale tutaj on wgrał swoje głosówki na nasze Wojanowice, ponieważ nadal nie ma ciała, więc nie ma jak się z nami komunikować. Nie, to się robi chore. Co jak teraz? On to nie co, wiem. Dobra, weź nie, to raz. Nie ma nic to więcej, to. Dawaj, dobra, klikam jeszcze raz. Dobra. I... Mam dla was zadania. Jeśli ich nie wykonacie, usunę każdy wasz domek. Po kolei.
Dobra. Co? Co jest grane? Zadania? Nie, dobra, może, nie wiem, zniszczy ten psychik. Nie, bo on nam zniszczy domek. Nie niż. Każdy domek nam powiedział, że nam zniszczy po kolei. Twój, Paliona, mój. O, to nie. Palion, w sumie nie masz dużo do stracenia, bo ja masz taki mini domek. Ja nie mam domu, ale stary. Ja bym swojego domku nie chciał stracić. Słuchajcie, mamy niby jakieś zadania, ale nie powiedział jakie. Może trzeba znowu kliknąć, żeby się dowiedzieć. Dobra, kliknąłem i... Pierwsze zadanie. Okradnijcie sklep Paliona i schowajcie jego rzeczy w moim sejfie. Jak wykonacie zadanie, wróćcie do mnie. Ej. Ale okraść Paliona? No czemu mój sklep akurat? Musimy okraść twój sklep Palion Style. Przepraszam, ja Palion. Nie mogę. Ty, ale przepraszam. W takim razie, skoro to jest sklep twój, to ty nie będziesz kradł, tylko zabierał. To może ty zabierz, o. Czy my musimy zabrać? Bo my zabrać. Też pewnie musimy zabrać, bo mamy to być ukradnięcie. A gdzie to mamy dać? Do sejfu? Do sejfu chyba, tak. Do jego sejfu. Gdzie on miał sejf? Dobra, Palion koszulka. Ja nie mogę. Ej, ale nie powiedział, jak bardzo mamy okraść, co nie? No właśnie, weźmy tylko ogólnie coś ukradniemy. Tak, kilka rzeczy weźmy tylko. Albo każdą, no dobra. Każdy jedną. Jeden swoją. Plecak, tak, jeden plecak jakiś. Dobra, no i git. Ogólnie to masz pusto w tym sklepie, Palion. Przydałyby się stany magazynowe powiększyć chyba. No tu nie ma nic jeszcze, stary. Wyprzedało się chyba, dobrze się dobrze, powodzi. Że w prawdziwym życiu jest okej. Okay. No właśnie, nie wiem, bo chyba też się powoli wyprzedaje. Dobra, chodźmy. Ludzie kupują tu mocarnie. Jo, ale nie wiem, co jest grane. Gdzie on ma safe? Nie pamiętasz, Palion? W tym miejscu, ale dziwne, że on w ogóle... Zapomniałem. Wiem, chodź pod jego domek, chodź pod jego domek. Słuchajcie, widzowie, dziwne, że haker wie o tym, że wiemy, gdzie jest jego safe. Już się z tym normalnie nie kryje, czyli musiał się w jakiś sposób o tym dowiedzieć. Ale on tutaj ma syfiarsko i ja nie mogę. No, fajnie, jak będzie sobie to naprawiał samemu. A my nie będziemy w tym to nic to uczestniczyć. Safe? Pa, tam, na dół skoczmy. Iś, iś, o, nie bój się, Nubek. Tam to. Nie bój. Aaaa! Dobra, witam wszystkich. O nie, Nubek, o nie! Dobra. Ja zostaję. To Nubek, oddaj rzeczy właśnie, oddaj rzeczy. Chodź to! Jest. Dobra. Przeskoczyłeś to? Siema, panowie. Iś. Ale nie jest. To. Ej, pomocy! Co? Nie idź, Nubek, zostaj tam! Dobra. Nubek, bo zginiesz. Dobra, idziemy. Musimy szybko wykonać te zadania wszystkie, bo kto wie, ile ich jeszcze tam jest. Dobra, jak to otworzyć? Tutaj jest przycisk. Trzeba go kliknąć. Oj. 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 Chyba zepsuliśmy wejście do... Nie, stary, nie. Czekaj. Oj. Dobra, co jest grane? Zepsute, dobra. Tutaj odkładamy? Dobra, tutaj odkładam. Pa, odłożyłem. Okej, ja też odkładam, cyk. I od razu uciekamy stąd. I my nie rozwaliliśmy wejścia. Padamy stąd! My do tego wejścia nie rozwaliliśmy. Dobra, uwaga. Może za szybko kliknęliśmy? Kurde! Zepsuło się, za szybko kliknęliśmy w tym samym momencie. A kliknij teraz szybko dwa razy. Dobra. O! Wow! Nice, naprawione! Ale jazda, naprawiona jazda. Dobra, wychodzimy stąd w takim razie. Jazda. Idziemy sprawdzić kolejny raz, musimy kliknąć. Nie! Oj. Uś! Oja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 j
Eś. Kurde, jak chcę wyjść teraz? Eś. No właśnie, to problem jest. Ja tu pamiętam wyjście na luzie, patrz. Pek, pek. O! I proszę, jaki czarzyć. Łeb! Proszę. Zapomniałem o tym, nie? No, ja tyle rzeczy dzieje. Ja tu chyba ostatnio byłem, bo właśnie coś robiłem w związku z tym tutaj gdzieś. Coś tutaj było robione. Dawajcie na górę, no. Dawajcie. Z tym gdzieś. No coś tu robiłem, ale nie pamiętam co, kompletnie, zapomniałem. Ty, może ty współpracujesz z hakerem? Jak ja? No co ty mówisz, nubek? To po co tu byłeś? O co ty Wojana sądzasz? To po co tu byłeś? A ja pamiętam co tutaj było, tutaj była miksturka do wyleczenia. Droga do wyleczenia do miksturki, teraz sobie przypomniałem. No przecież, ty od razu nubek się współpracuje. Depinu do wody wskazuj, depinu. Ej! Pierwsze zadanie gotowe, ciekawe jakie będzie kolejne. No właśnie, dobra, zobaczymy co będzie kolejnego od hakiera. Ale już mogę, się boję. Mogę klikać panowie, jest nubek? Ja. Idę, bo mnie te nubek, leniu! Idzie. Wrzucił mnie do wody, to no to co? Się szybko było wytargać. Dobra. Puszczaj. 3, 2, 1. Teraz pora na drugie zadanie. Macie zamknąć nubka w więzieniu dla zombie. Zdenerwował mnie. Myślałem, że się kolegujemy.
Nowek, chodź, musimy, ale my cię uwolnimy od razu. Nie powiedział na jak długo mamy cię zamknąć, stary, bo będziesz tam. To może daj mi kifol w razie czego. O, dobra. Ja ci mogę dać. To będę tam siedział, ale w razie czego jakby przyszedł coś, to ja nie wiem, nie chcę tam być. Dam ci jakiś kilof, Nubek. Tylko, no wiesz, nie wychodź za wcześnie, żeby wiesz, nie od razu. Daj nam najpierw wykonać wszystkie zadania. O, mam kilof, fajne. Ile ja tam mam być? No, tak, jak wykonamy wszystkie zadania, to możesz wyjść. Żeby wiesz, żeby nie pomyślał sobie, że my cię uwolniliśmy czy coś. On jeszcze chyba, mam nadzieję, nas nie słyszy do końca. Czyli co, dobra no, zamknijmy go, no bo zapomniałem w ogóle go zamknąć właśnie, chodź. Też. Przepraszamy, Nubek, przepraszamy, że musimy ci to zrobić, ja nie chciałem. Ojejku, co jest gran? No dobra, pojanowić co zrobię. Dobrze, Nubek, no właśnie ja się... Stracilibyśmy domek, gdybyśmy tego nie zrobili, więc musimy to zrobić. Dobra, to jest to. Okej, jakiś obsydian? Tutaj jest obsydian. Wykopię. Dobra, będę tutaj siedział. Dobra. Jest git. To sobie tutaj zostań, Nubano. Tutaj jest wszystko ładnie zabezpieczone. Nie, no i tak sobie ten git jest, no. Dasz radę, Nubek, nie jest tak tam źle. Tam wyjdziesz. Tak. Dobra, narka, pa. Pa, pa. Dobra. Dobra, mamy kolejne zadanie zrobione. Nie wiem, ile ich jeszcze zostało, może ej, ej, ej! Co? Tylko nie zapomnijcie o mnie, proszę, w razie czego, nie? No na luzie, nie, spokojnie. Nie powiedzcie mi potem, ale to potem. Dobra, tak. Dobra, Nubek. Ja, Nubek się stresuje, no, ale się nie dziwię, no, haker kazał go zamknąć. Czemu haker się tak uwziął na niego? Czy to nie przez to, że Nubek został jako pierwszy w tym świecie zamknięty i może myślał, że tam zostanie? On chce, żeby służył mu ten Nubek, no. Och, ale dziwne. Dobra, klikam kolejny raz. Bum! Bum! Trzecie zadanie. Naprawcie teren, gdzie był mój dom. Ja. I tyle. A ja skąd mam wziąć dirta? Ja nie mogę. Dawaj właśnie do Nuba. Dawaj do Nuba. Nuba, Nuba powinien mieć dirta. Nuba powinien mieć dirta. Przy końcu to jest Nubo, co nie? Domek dawaj, Nubka dawaj. Dirtowy jest! Tak jest, proszę, tak jest, tak jest. Żeby Nubek tam coś miał. Jak Nubek nie będzie miał dirta, to słuchaj, weźmiemy... O, co jest grane? O, lol! Jest. Ale dirta, dobra, zabieram całe. Dobra. Let's go. Zabieram. Dobrze, że Nubka w sumie tutaj nie ma, bo on by nie chciał, żebyśmy tego dirta mu zabierali. Kurde, jak tu ciężko wypłynąć! Ja nie mogę! Kto nienawidzę zrobił tego. To przejście? Powinien nienawidzę. Zostać zbanowany! O, jakie tu są dziury! Yo! I my to mamy wszystko naprawić, przecież to zajmie nam 5 godzin. Minimalnie. No, mam nadzieję, że nie do 3 w nocy. O nie, stary, do 3 w nocy nie miałbym tutaj w ogóle. To idziemy spać wtedy. Tak, idziemy od razu spać. Stary, nigdy bym tego nie naprawiał o 3 w nocy, stary, nigdy. Nie, dobra. No szybko nam to pójdzie, to co ty mówisz? Damy radę, no w sumie tylko z zewnątrz wystarczy to zabudować i chyba będzie git, co nie? Dla niego to powinno wystarczyć. Na środek to sobie kiedyś sam ogarnie. Się chłop powinien cieszyć, że w ogóle się tego podnieśmy teraz. No właśnie. Ale po co on chce, żebyśmy to zabudowali? Czy on chce tutaj wrócić? To nam dadzą te zadania w ogóle. No spokój, że nam nie rozwali w sumie domka. Domku, tylko i wyłącznie tyle, nie? Nigdy nie ma prezentu, zawsze jest tylko zrób to, bo zrobię ci coś. Tak, i to jest najgorsze, nie? Może w końcu lizaka nam chociaż da, no nie wiem. No nie, cokolwiek, naprawdę, przecież to jest taki ham i prostak ten haker. Zresztą dobra, nie będę mówił na głos takich rzeczy, bo jeszcze może podsłuchuję. Lepiej nie. No, jeszcze zaraz będzie. Stary, on przyjdzie do ciebie o 3 w nocy. No i rozwali ci domek, nie? No. Tak. Nie. Haker, cofam, to było na żarty, haker. Miej, że chłopie ten... wiesz, poczucie śmiechu normalnie, śmieszności. Poczucie radości. On nie ma czegoś takiego, stary. Jo, jak to nie ma? Jest poczucie radości, ja mam poczucie radości, kiedy bym go zniszczył. Kurde, i dużo jest do odrobienia. Nie, luz, już jest lepiej, naprawdę. A co robimy z tym bedrockiem? Przecież nie rozwalimy go. Nic zrobimy. No to, ja nie mogę, ja zawsze tak nie lubię, jak haker kładzie te bedrocki, one potem zostają na zawsze. W twoim domku, stary, kiedy to zniknie? Nigdy pewnie już. Dopóki nie będzie jakiegoś dobrego hakera normalnie, albo dobrego on. Kurde, spadłem. Ale lamusy, zawsze muszą być złe postaci. Chociaż nie, no Nubek jest dobrą postacią, to jest wiem. Ale patrz, dobra postać, a jaka musiała być głupia. No właśnie, czemu nie może być jakiegoś pomocnika tylko... Tak, jakby była jakaś taka postać, która miałaby creative'a. Zobacz, jak ona by nam dużo ułatwiła. No, ja. Jezu. Przecież to byłoby, życie byłoby tak prostsze na Wojanowicach. No nie. Mogli wrócić ze starymi Wojanowicami. Tak, tak. Zrobilibyśmy, odbudowalibyśmy je w chwilę, stare Wojanowice wtedy. A teraz co?
Teraz nie mamy nic do gadania. Dobra, tak czy siak. A, bo zawsze jak jest jakaś osoba z mega umiejętnościami, to ona je wykorzystuje w zły sposób. A z wielką mocą jest również wielka odpowiedzialność. I te osoby o tym zapominają. Brakło mi dirta, stary. To ja mam akurat na styk. Cały, ja miałem tyle staków. Dużo na to poszło, no, ale jest ładnie przynajmniej. Dobra, haker musi być zadowolony z tego, co tutaj się wydarzyło w tym momencie. Musi. Dobra, jeszcze troszeczkę tutaj tak poprawię. No i pięknie, haker. Idziemy. Mam nadzieję, że to było ostatnie zadanie. Zobaczymy, klikniemy jeszcze raz i przekonamy się. Ale fajnie, fajne w sumie uczucie mieć spokój, nie? Nie rozwali nam domków przynajmniej. Stary, na jak długo? No wiem, no pewnie zaraz będzie nam kazał robić jeszcze takie, wiesz, porąbane zadania. Typu zabij Paliona. Nie, bez jaj. Chcesz klikać? Dobra, klikam. 3, 2, 1. Dobra robota, Wojanowiczanie. Przyszła pora na kolejne zadanie. Czwarte. Przeprowadźcie się za Wojanowice. Może to być od razu za murem. Nie chcę was tutaj widzieć. Co? Co? Mamy się przeprowadzić za Wojanowice? To nie, wszystko robiliśmy po to, żeby się przeprowadzić. Ja nie mam domu i tak. Ale kurde, no bez jaj. Jak on nas wyprasza. Dobra, czekaj, mam pomysł. Wystarczy przed mur, tak? A co robimy? W jaki sposób to robimy? Wiesz co, no ja bym wybudował jakiś taki prowizoryczny domek na, wiesz, w 5 sekund. Jakiś ogrodzony lekko. I normalnie co tam, wiesz, był. Kazał nam się przeprowadzić, ale nie mówił. Wiesz, on się nie wyraża jakoś dostatecznie jasno. Nie powiedział nam wprost, no macie się wynieść i nie wracać na Wojanowice. Powiedział, mamy się przeprowadzić za Wojanowice. To tak jakbyśmy poszli na wakacje sobie. Dawaj, tutaj sobie gdzieś spalniamy domek. Dawaj taki miniaturowy, stary. Tak, tutaj gdzieś bliziutko. Rozwalimy troszeczkę sobie tego piasku i będziemy tuż pod Wojanowicami, będziemy dosłownie kawałeczek przy nich. Więc w sumie git. I mam nadzieję, że to starczy hakerowi. Zobaczymy, zaraz tam podejdziemy, jak już się przeprowadzimy, tak jak on chce. A co to jest za ogon jakiegoś kota? Ogon kota, nie co mogę to jest? Go chcesz? Nie bij tego kota biednego, nie bij. Dobra, zróbmy to w taki sposób. I tutaj, słuchaj, możesz też z tych cegiełek to zrobić. I można nawet tunele tutaj poprowadzić do Wojanowic. Niczego nam tutaj nie zabraknie, Palio, to już jest pewne. Nic nam nie zabronił. Dokładnie, nic nam nie zabronił i o to chodzi, to jest najważniejsze. Ja tutaj zrobię troszeczkę takie podejście z piasku, żeby fajnie udało się tutaj wejść. Drzwi zaraz przygotujemy i widzowie, będzie pełna profeska dom. Będzie taki dom, że Palion, ty takiego domu nie masz. Bo nie mam. Dobra, czyli teraz zrobimy tutaj crafting. Pyk, bierzemy crafting w sumie mogłem wsadzić do środka, bo to przy okazji nam się przyda, co nie? Pyk, drzwi, pyk, drzwi tutaj. Dobra, pyk, pyk. I pięknie, jo, jak ładnie. Stary, najgit. Przeprowadziliśmy się. Elo! Jest dom. A, pa co mamy, stary, pa co mamy. Jo, ale moc, bogactwo. Dobra, jeszcze postawię tutaj pochodnie nawet. To dopiero bogactwo. Jeszcze wiesz co, brakuje jednej rzeczy. Brakuje jednej rzeczy, pa to. What tego. What tego. No idealnie. Nie może zostanie być mi piękniej. Do końca. Nie może być piękniej. Dobra, haker, to jest nasz nowy dom ogólnie, widzicie? Zobaczcie, super widzowie. Jest. Super jest. Od dzisiaj tutaj mieszkamy, dobra, chodź klikniemy przyciski, sprawdzimy, czy to już wszystko. Ja się cykam. Oczywiście się tam przeprowadziliśmy, wcale nie będę odwiedzał co chwilę swojego domku, jakby to coraz, wyglądał mój coraz domek. Gorzej jest, stary, z tymi zadaniami, coraz gorsze są. No, ja się boję, że w trakcie, wiesz, za kilka dni da nam już jakieś totalnie porąbane zadania, typu zniszcz wieżowiec, albo coś w tym stylu. Dobra, klikaj, stary. Klikam. To koniec zadań na dziś. Nic więcej nie musicie robić. Nice. Jednak przygotujcie się. Niedługo nasze drogi się połączą. No i znowu strachy na lachy. Strachy na lachy. Weźmy, krzyknijmy Nubkowi, że już w miarę jest git, nie? I powinno być dobrze. I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział: ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, bo to już się kończy, to już nic nie ma. Kliknij.